Siemano moi drodzy, jestem Siegfried Q, a to jest Doom! Czyli retrogranie. Retrogranie, czyli Doom? W sumie nie wiem jak to, to zacząć. Dobra, nieważne, w każdym razie trzeba tu porozwalać te rozwitali tam, gdzie widzicie. A! A! Chciałem powiedzieć, że nikt mi tu nie chrumka, ale właśnie usłyszałem chrumkanie. O, oni do siebie strzelają? Co to było? Jasny gwint, jaka ekipa. A ciekawe, że oni do siebie strzelają też, tego nie wiedziałem. W sumie wielu rzeczy mogę nie pamiętać, w tą grę grałem całe wieki temu. Ona jest... Kurde, no nie będę kłamał, z którego jest roku, bo po prostu nie pamiętam. Ale przypuszczam, że koło 20 lat może mieć, tak? Plus minus rok albo dwa. To się mówi za bajtla w nią grałem. Jakby ktoś nie wiedział, bajtel to jest po śląsku dzieciak. Czyli grałem w nią za dzieciaka, ale to nie jest taki dzieciak właśnie gimbaza, jak ktoś tam powiedział, że jest gimbem czy coś. Nie, to jest taki dzieciak typu przedszkola albo podstawówka. O, Jesus. O, o, nowy minigun. Myślałem, że on ją dwa jak w Duke Nukem. Co mi to da? O, tu jest jakiś... trucizna, to może tu mi się przyda ten kostium. O. Na przykład tutaj sobie zejdę. O, to mi wygląda na sekret. O, i to jest bazooka z Duma. Mam 200 HP, to zobaczmy jeszcze w drugą stronę tej rzeczki kwasowej. Tylko jakaś winda i chyba tutaj po prostu wracam do jakiegoś tam miejsca. No to co, minęło wcześniej. Dobra, ale znalazłem niebieski klucz. No chyba mam wejść tutaj. Dobra. O! Dzień dobry! O! Dzień dobry! O! Dzień dobry! Nie, to nic ciekawego. A, tu są niebieski klucz. Dobra. O! Co za świnia? W sumie wygląda jak świnia. I chrumka, nie? Jest też różowy jak świnka. Co on? On też strzela fireballi? O, ilu was tu? Kurczę. Tyle amunicji na was zużyłem. Ale po to tą amunicję mam, żeby na was zużywać już dalej. Wow. Skąd ty się tu wziąłeś? Nie widziałem cię. Jeszcze jeden świniak. Jakiś kluczyk, jakieś coś. O, dzień dobry. No, już wyjście. Nie ma tu żadnego potwora. Nie, 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 to się trzeba wrócić. O właśnie, na przykład tego pana załatwić. I tego, a może te, a może te z kolcami są panie w sumie. Nie jest powiedziane, że to faceci. No ci z shotgunami to jestem... ośmielę się założyć, że ci z shotgunami to faceci, ale ci z kolcami to mogą być kobiety. To prawda, piękne one nie są, no ale... Teraz cię tu byłem, tak. Czy ja coś ominąłem i gdzieś nie byłem? Tu? Nie. Tam coś ominąłem. Nie. Tak. Nie. Co? Tu. Tu nie byłem. O wow, beczkę znalazłem. Super! Krzysztof Gonciarz byłby ze mnie dumny, znalazłem wybuchającą beczkę. Ty, w ogóle zauważyliście, że to jest jedyna gra, w której wybuchające beczki nie są czerwone, tylko zielone? I to w sumie prekursor gatunku, dziwne, nie? Czemu w takim razie utarło się, że są czerwone te beczki? Chciałbym spytać Krzysia Gonciarza.
A przynajmniej nie mogę go spytać, bo on robi ten program, gdzie są tylko głupie odpowiedzi, albo... Nie, gdzie są tylko głupie filmiki w internecie. Ja tam gada takie głupoty, że jasne. No, myślałem, że tam zobaczy coś na dole ciekawego, ale nie, nie zobaczyłem nic. Dobra, to jest takie dziwne coś. Ale tam coś minąłem chyba. A ja mu poszedł zaraz tędy. Tędy i tędy. I tędy. I tutaj. Nie, myślałem, że tu minąłem jakiś sekret. Nic ciekawego. Tutaj. O! Jasny gwint! Ojejku. Tutaj jest jakaś winda, tak? Nic interesującego. Oj, tu miałem iść. Nie. Tu miałem iść. Dobra, no to idziemy do wyjścia. I tymże akcentem zakończymy odcinek. Trzymajcie się i do następnego. O, patrzcie, prawie wszystko. Tak mi dobrze poszło. No, super. Cześć.